Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Z tej strony Wojciech, Wojsko PL94, a ja witam was w kolejnym odcinku, tym razem z gry Call of Duty Warzone. Moi drodzy, Call of Duty Warzone już mniej więcej od półtorej tygodnia, jakoś tak, może trochę krócej, trwa wydarzenie społecznościowe Rebirth, umocnienie. Na czym to polega, jak to działa? Otóż mamy trzy tryby gry: od nowa solo, ładunek oraz krwawa forsa. Wyzwanie polega na tym, żeby ukończyć razem ze społecznością, co da nam dostęp do nowych elementów rozgrywki, zdobywając PD za udział. Oczywiście trzeba je najpierw odblokować. Za kończenie wyzwań i samo uczestnictwo nagrodą ostateczną jest legendarny schemat na dyktę, znaczy się na patefon, znaczy się na diektariow piechotny DP. Czy też, jak to jest w języku polskim, DP27, jakiś tam zegarek, talizman, emblemat, jakiś tam cuda, dziwy, niewidy. No i moi drodzy, mamy wyzwania. Otóż pierwsze wyzwanie polegało na tym, że operatorzy muszą zaliczyć łącznie 20 miliardów zabójstw na Rebirth Island. Nie, moi drodzy, nie przesłyszeliście się. 20 miliardów, ale spokojnie, to zostało zrobione. Drugie polega na tym, że trzeba wymienić łącznie 190 milionów sztuk broni w stacjach handlu bronią. Na chwilę obecną jest niecałe 151 milionów. Tak więc społeczność idzie jak burza. W tygodniu drugim trzeba zabezpieczyć łącznie 130 milionów ładunków na Wyspie Odrodzenia. I w tygodniu trzecim trzeba zebrać łącznie 40 bilionów dolarów kasy w krwawej forsie na Rebirth Island. Podkreślę to jeszcze raz, 40 bilionów, nie miliardów, bilionów. Jakie nagrody mamy, nam przysługują? Otóż, moi drodzy, jednoosobowa armia, jest to, za którą otrzymujemy gest, nie jest aż tak źle. Trzeba zlikwidować trzech wrogów w odnowie, solo na Wyspie Odrodzenia. Ja się pochwalę, zabiłem 6 w jednym meczu, na jednym życiu, po czym mnie zabili i przegrałem, bo byłem w pierwszej piątce, tak więc niewiele brakło do wygrania. Kolejna rzecz, jest to legendarny handlarz, trzeba wymienić 30 sztuk legendarnej broni w stacji handlu bronią. I otrzymujemy emblemat pocisk atomowo-odłamkowy. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale jest idiotą. Od drugiego tygodnia mamy talizman siłowaniem, gdzie trzeba eskortować lub zatrzymać ładunek przez czas łączny 20 minut. Jest to talizman rozdrabniacz nuklearny. No i zegarek, gdzie w krwawej forsie trzeba zebrać 5 milionów dolarów. Jest to zegarek uraza z przeszłości. Tak on wygląda. A nagroda końcowa, moi drodzy, jest to toksyczny mocarz, który wygląda jak gówno, przepraszam bardzo, ale powiem tak, na początku chciałem ten schemat. Jak wiadomo, ja jestem popierdolony, jeśli chodzi o broń, o schematy, warianty broni i tak dalej, i tak dalej. Ale jak zobaczyłem wyzwanie, które polega na tym, żeby wymienić 30 sztuk legendarnej broni, to ja stwierdziłem, że ja sobie to odpuszczam. Stwierdziłem, że ja to odpuszczam i mam to totalnie w dupie. Stwierdziłem, że nie, ni chuja.
Nie chce mi się robić. Nawet powiem tak, dla tego schematu jednego ni hu hu. Ale, moi drodzy, to jeszcze nie koniec, ponieważ w przyszłym materiale, znaczy się w kolejnym, zaprezentuję wam szafkę na zestawy, czyli wszystkie 146 zestawów, które można zakupić, czy też otrzymał, no, na przykład za darmo. Takie różne rzeczy podkreślam też i przy okazji też od razu powiem, że jeśli chodzi o przykładowo no o to, co w tych zestawach jest, nie bójcie się, wam to oczywiście zaprezentuję i będzie też podział zarówno na Modern Warfare, na Black Ops Cold War, jak i Vanguard. W tej chwili mam 146 zestawów, a zresztą już sobie przygotuję tylko Modern Warfare. Tych zestawów łącznie mam 60, z Black Ops Cold War 80 i z Vanguard 6. Tak więc, moi drodzy, Modern Warfare w przyszłym materiale, a też powiem, jak to będzie wyglądało. Tak więc, jeśli chcecie się pośmiać, zobaczyć, co w tych zestawach jest, zapraszam bardzo serdecznie. A w tym materiale to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!